Na sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kościelcu odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościelcu. Oprócz spraw finansowych i organizacyjnych, druhowie podjęli ustalenia w sprawie obchodów Gminnego Dnia Strażaka, który w tym roku odbędzie się w Straszkowie w 95. rocznicę powstania jednostki, połączone z 50-leciem funkcjonowania zarządu gminnego w Kościelcu. Zebranie zarządu było dobrym momentem, aby pogratulować wójtowi wygranych wyborów samorządowych. Ja w imieniu swoim i was wszystkich tutaj na tym zebraniu chcę serdecznie pogratulować druhowi Darkowi za wybór wójta gminy w Kościele, za te wszystkie dobra, co robisz w temat Darku. Bo dzięki twojego, gdyby nie było twojego podpisu, to byśmy nie mieli taki stan wyposażenia jednostek na terenie gminy Kościele, jaki mamy. Dbasz o to bezpieczeństwo i prosimy o jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak skromny, o tym przyjmie. Ja tak chciałbym bardzo, bardzo serdecznie wam podziękować za oddane nami głosy. Wiem, że zdecydowana większość was oddała na mnie ten głos, bardzo cenny, bardzo ważny. Wynik motywuje bardzo do dalszej pracy. To pokazuje, że po prostu wiele rzeczy tutaj wspólnie zrobiliśmy dobrze, że straże są naprawdę bardzo potrzebne i deklaruję tutaj po raz kolejny współpracę z poszczególnymi jednostkami OSP. To, o czym mówiłem, byłem prawie na wszystkich jednostkach. Z przykrością muszę stwierdzić, że tylko nie byłem w Turach, ale już o tym mówiłem, pisałem. Ważna sprawa, gdzie musiałem być na spotkaniu w Gozdowie, bo tam ważyły się losy budynku Domu Ludowego, ale też wiem, zapoznałem się, co druhowie tam zdecydowali i oczywiście pisałem to również na Facebooku. Zatem też jak najbardziej możecie na to wsparcie liczyć. Proszę tam do mnie się zgłosić, proszę napisać pisma w związku z tym, w takiej formie, w jakiej tam mieliście to zapotrzebowanie. Potrzeby są naprawdę duże, ale myślę, że uda nam się je zrealizować. Bardzo, bardzo wam serdecznie dziękuję. Myślę, że będziemy w kontakcie. Przychodźcie, żebyśmy pewne rzeczy, o których tutaj wy mówiliście na zebraniach i ja teraz, żebyśmy zrealizowali. Bo jednak bardzo ważne jest, to chcę przypomnieć, pewnie prawie chyba wszyscy wiedzą, powinni wiedzieć, że aby cokolwiek zrealizować, musicie do mnie napisać pismo. To, że powiecie mi, to nie jest wszystko, tak? Pismo powoduje, że ja je kieruję do odpowiedniego pracownika i piszę na nim, że oczywiście wyrażam zgodę. Wtedy możecie skorzystać po prostu ze środków, które są. To wam przypominam, tak to się odbywa, nie inaczej. Dziękuję bardzo. Również gratulacje jeszcze raz w imieniu Zarządu Oddziału Gminnego.